Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z The Planet Crafter. Dzisiaj będziemy zwiedzać teleporty, ale muszę się wam wytłumaczyć. Wczoraj nie dałem rady wrócić odcinka. Zapewne widzicie dwa odcinki. Chyba dwa odcinki, nie jestem pewien czy zdążę wrócić ten drugi odcinek. Mam nadzieję, jeżeli nie, no to będzie jednak odcinek środowy. Tak, że dzisiaj jest wtorek? Chyba tak. Tak, wtorek. Kiedy to nagrywam. Więc dostaniecie we wtorek poniedziałkowy film, a w środę wtorkowy. Jakkolwiek to brzmi. No niestety nie dałem rady. Naprawdę nie dałem rady, chociaż film nagrałem wczoraj. I teoretycznie on się nawet wyrenderował, ale byłem cały w pyle, bo już zacząłem po prostu przycinanie ścian. Więc nie miałem nawet jak zejść do pracowni i ten film wrzucić. Próbowałem to zrobić zdalnie, nie udało mi się. No i wyszło, jak wyszło. Dobra, moi drodzy, dzisiaj sobie oczywiście postaramy zrobić kolejny rozsiewacz drzew. Rozsiewacze drzew, mamy 4 sztuki, 4. No i dzisiaj sobie oczywiście również zwiedzimy nowe wraki. Nowe wraki i z czym to się dokładnie je. Ja tu mogę to postawić, spróbujmy. Tak średnio bym powiedział. Kora drzewna. Czemu tej kory tak dużo idzie? To jest dobre pytanie. Ile z tego będziemy mieć? 18 kilo. 18 kilo. Dobra, wrzućmy sobie to tu. To tu. Powiem wam, że ogólnie dzisiaj wróciłem z pracy. Wyrobiłem wczoraj do godziny 11 w nocy. Jeszcze listwy i tak dalej, więc to mówię, przecierania, ciąg dalszy, ale dodatkowo jeszcze wczoraj położyłem się o godzinie 11, wstałem o 5 rano, no bo niestety, ale pracować muszę. I naprawdę dzisiaj to był po prostu Saigon. Myślałem, że nie dam rady wstać. Chyba nie mam jeszcze slotu, gdzie mamy korę drzewną. Dałoby się na przykład zrobić tutaj to, zapotrzebowanie kora drzewna. Bo mi ta kora jest potrzebna. Panie kolego. Przyniosą? Nie przyniosą. Chyba mnie w dupie mają. O, przynieśli, dobra. Wiem, że mnie w dupie mają. Więc mówię, dzisiaj o 5 rano po prostu myślałem, że padnę. Totalnie padnę i że nie pójdę do pracy, no ale dobra. Udało mi się wstać i jakoś się doczłapałem tej roboty. Czy doczłapałem? Dojechałem do roboty. I dodatkowo jeszcze zazwyczaj, jak jest naprawdę, no ja mam taką lecą pracę, bo nie mogę narzekać na swoją pracę. Tak dzisiaj po prostu był Meksyk. Totalny Meksyk i no... Dramat. Po prostu dramat. Myślałem, że po prostu dzisiaj padnę. Że dzisiaj padnę i nawet z tej pracy nie wyjdę. Ale dobra. Żyję, mam się dobrze. Chyba żyję. To nie wiem. Jest 1500? No nie bardzo. Tu jest blisko. Czemu to nie działa? To ma chyba jakiś swój okrąg, który ładuje. Bo widzę, że i tam to nie złapało chyba. No nie, nie złapało. Więc będziemy musieli sami sobie chyba postawiać te upgrade'y. Nie widzę innej możliwości w tym aspekcie. Zróbmy sobie jeszcze dwa. Czego mi zabrakło znów? Nawóz P2. Świetnie. Dobra, niech to sobie siedzi. Zaraz sobie tamto dłużymy. Zobaczmy jeszcze, czego potrzebujemy. Tu rakieta poleciała. Czego potrzebujemy w tej chwili, żeby sobie gdzieś pójść? No bo to chcę zobaczyć. To chcę zobaczyć, co tam się dzieje i co potrzebujemy. Skanowanie włączyć? I tak, do tego potrzebuję kwarc kwazarowy, kwarc pulsarowy, magnetorowy i blazarny. Tylko, zanim to jeszcze zrobię, pójdę sobie po jedzenie, wezmę sobie pewnie wodę na podróż, chociaż myślę, że tam pewnie woda by jakaś była. Tak, jednak lepiej mieć wodę. Lepiej mieć tą wodę. O, tu w ogóle nie ma wody. Pewnie jest tutaj.
Tu też nie ma zbytnio wody. Ej, co się dzieje? Jak to się zdarzyło, nie wiem. Woda tu jest? Jest dobra woda. Jest woda. Ale nie zwracaj mi tego. Nie zwracaj mi tego. Dobra, to i tak będzie przebudowa, więc wrzucę sobie oczywiście to tutaj. Pójdę jeszcze tylko po żarełko. Bo myślę, że będzie dosyć istotnym punktem naszej wyprawy. I myślę, że możemy iść i spróbować odkryć nowe wraki i pewnie jakieś nowe nagrody. Tylko teraz pytanie również, czy my potrzebujemy w tej chwili tych surowcy przy sobie? Czy to po prostu nam zabierze ze skrzynki? To jest też ciekawe. Otwórz. Okej, okay. Rzadkość 5, poziom trudności 3. Zobaczmy, co to jest. Wow. Ho, ho, ho. Ciekawe. Wow. Okej, okay. Lokalizacja jakaś nowa. Jestem ciekaw teraz, czy my możemy sobie depozytować. Nie możemy depozytować, więc nie zbieramy złomu. Zbieramy tylko i wyłącznie rzeczy, które są dla nas naprawdę dosyć istotne. To najwyżej mogę na razie dekonstruować to, ale no naprawdę żelazo, jakieś tam surowce. Nawet nie będę brał uranu ani z tych rzeczy, bo to są surowce dla nas nieistotne w tej chwili. To są surowce, które możemy sobie zbierać w Overworldzie, że tak powiem. No ale ciekawie, ciekawie, ciekawie. Samo to RNG jest naprawdę bardzo ciekawe. Ja mogę to budować? Pewnie mogę. No jednak nie. Nie mogę. Nie mogę tu budować, szkoda. Jakiś teleporter by się postawiło wtedy i tyle. I sobie mogliby tam nam dozować jak chcą, ale i tak byśmy sobie przylecieli kiedy chcemy. Szkoda, że się to nie zapisuje w żaden sposób. Zapewne mogliśmy zrobić sobie ogniwa, które czego coś tutaj załączyć. Tak mi się wydaje. Tutaj zejście w dół. Uhu. Ale powiem szczerze, że zbytnio... Tu jeszcze jest zejście w dół. Ciekawe. Karta dostępu. Możliwe otwarcie zamkniętych drzwi. Ja pierdzielę, to jest normalnie tyle nowych przedmiotów, tyle nowych funkcji w tym wszystkim. Ja pierdzielę. Weź tu się odejdź, człowieku. Bardzo blazarny, czy ja wiem, czy on jest mi potrzebny? Trend osmowy, czy jest mi potrzebny, szczerze? Chyba nie. O! Karta dostępu. To co? 3 sejfy. Wow! Aktywator mnożnika produkcji. Tera tokeny. Od razu zużyjemy. Mutagen P2. To nie chcę, to nie chcę. Nawóz P2 mógłbym nawet wziąć. Kolejne tera tokeny. Nawóz wezmę. Nie, takie powiem wam. 2 na 10. 2 na 10. Mutageny mogę wziąć, kwarc mogę wziąć, bo to są surowce, które się niestety, ale nam kończą, więc w ogóle kwarce, nie kwarce, no to możemy brać. To jeszcze jestem skłonny brać. Tylko tak, no teraz zużyliśmy tej karty dostępu, która jest zablokowana. Jej już wyciągnąć nie wyciągnę, to jest zablokowane. A tu gdzieś było jeszcze kolejne zejście. Nowe teratokeny, dziękuję. Kolejne terotokeny. Tego to mówię, nawet nie chcę brać, bo to mi się nie przyda. To mi się już tutaj nie przyda nic, a nic. Kolejna karta dostępu.
Może będzie przydatna, jak będziemy schodzić niżej. Mówiąc schodząc niżej, czy my tam byliśmy? Chyba tak. A tu nas nie było. Kolejne tokeny. Powiem wam, że mamy trochę chyba za mały ekwipunek na podróże tutaj międzygwiezdne. Tu było zejście w dół. Tu było zejście w dół. Ale nie widzę żadnego przejścia kolejnego. Że te szafki, pootwierane wszystko, no właśnie. Gdzie ten lód? Gdzie to skomplikowane coś, co mieliśmy robić? Poziom trudności. Czego on służy? Poziom trudności to jest po prostu poziom lutowania? Było aż dziwne. Dobra, flara jest mi niepotrzebna. Nawóz też mi jest niepotrzebny. Świetlna skrzynka. Tu są nowe schematy, które da się odblokować. Kurde. Lirma też mogę odrzucić. To też. Pręty też. Dobrze wiedzieć. Dobra, kolejne rzeczy. No i dobra, mamy karty dostępu. Mamy karty dostępu, tylko no to nic nam nie zmienia. Nic nam to nie zmienia. Bo zejścia nie widzę. To jest wyspnięcie. Tu nic więcej nie widzę. Mam nadzieję, że mi się udało wszystko znaleźć. Ewentualnie przynajmniej rzeczy, które były najbardziej takie przydatne. Ja na przykład sygnalizator mogę sobie postawić? Też nie mogę postawić. No to lipa. Gdzie można dosyć ciekawie zgubić. Kolejne Terra tokeny. Kolejny statek, czyżby? Że miałem nadzieję, że znajdziemy tutaj bardziej rzeczy takie jak rośliny, czy nie wiem, nawet te mnożniki produkcji właśnie. Tylko w większych ilościach. Tak widzę, że nie bardzo. W ogóle dziwne jest to, że nie możemy zbierać próbek z drzew, by na przykład tego rozsiewać, tylko na to się musimy bawić w genetykę. To jest dosyć dziwne. Tu nic nie było. Też nie. Ja powiem wam osobiście, że trochę się rozczarowałem tym, że nie ma tutaj żadnych zwierząt. W sensie, no, nie ma żadnych przeciwników, którzy by nas tutaj trochę czochrali, czy coś. Taka trochę pustka. Nie musisz się niczego tutaj w sumie bać. Jedyne, czego się możesz bać, to tego, że ci zabraknie tlenu, jedzenia, ewentualnie wody. Tylko i wyłącznie. Ale i też śmierć nie jest taka tutaj dosyć boląca. Bo stracić rzecz faktycznie można. Ale można je odzyskać, przynajmniej w Overworldzie. Tutaj podobno się traci, ale w Overworldzie da się. Więc naprawdę nie ma tutaj zbytnio zagrożenia. Może permadeath bardziej by mnie zaniepokoił. Kolejne Terra tokeny. Kolejne Terra tokeny. Mutagen możemy sobie zostawić. I również zostawimy sobie na WSP2. Wolę wziąć to. Tamto. Tu chyba trochę za tekstury wlecieliśmy. No nawet nie da się dalej wlecieć. No. Oh no. No dobra, nie wlecimy niestety tutaj. Niestety nie wlecimy tutaj. I trzeba lecieć dookoła. Dookołusia.
Podobno się nie da na przykład wysyłać przedmiotów przez portal. Chyba, że się daje o czymś, nie wiem, ale... Ale chyba nie. Ogólnie tego nie ma za dużo. Nie ma tego zbytnio za dużo. Naprawdę myślałem, że no, będzie bardziej tutaj... ambitnie. Tam byliśmy chyba. A, tu jeszcze coś jest. No, tu nas nie było. Tu nas nie było. Ops. I to mi się wydaje w ogóle, że jest ten sam wrak, w sensie perset wraku, jak i ten poprzedni. Takie mam wrażenie. Chyba tak. O, karta dostępu kolejna. No i dobra, co? Myślę, że z wody się mogę pozbyć. Wody się mogę pozbyć, bo widzę, że tej wody trochę tu jest. Przepraszam. I że raczej nam tej wody nie zabraknie. Przynajmniej nie tak, że nie ma tutaj w ogóle tej wody. Okej. Okay. Dziwne. Kolejna karta dostępu. No, dobra, nawóz P2. To trzeba wywalić. Kolejna karta dostępu. Ile kart dostępu? Ja pierdzielę. Za dużo. O, dobra. Mamy kolejne sejfy. Dobra, to sobie weźmiemy. O, aktywatory mnożnika energii. To się przyda. To zawsze na propsie. Możemy sobie kwarc jeden blazarny odłożyć. No to upgrade będę zawsze zbierał. Upgrade będę zawsze zbierał. One się mogą przydać. No mówię, no trochę mnie boli to, że zostawiam te przedmioty, bo naprawdę no ja nienawidzę zostawiać przedmiotów. Jezu, jak mnie to boli, że ja coś tu muszę zostawić. Ja to wszystko wybrał. Całkowicie bym to wszystko wybrał. Byliśmy? Nie, ale nic tutaj nie widzę. Tu też nic nie ma. O. Naprawdę, te presety są bardzo podobne do siebie. Te persety tego wszystkiego są naprawdę identyczne wręcz. O, kolejna karta dostępu. Kolejne karty dostępu. No to będę zbierał, bo te karty się naprawdę mogą przydać. Być może nawet będę je ze sobą zabierał. Ja tu byłem. Sam się pogubiłem. Już sam się pogubiłem. I labirynty w sumie, no. Bo mówię, no szkoda, że tych sygnalizatorów się nie da stawiać. Chyba, że się da tutaj. Niestety nie. Niestety nie. Tu byliśmy. I się zgubiłem. Gdzieś tu. O, jest skrzynia. Teraz tokeny. Kwarc solarny. Da się to robić. Ej, dobra. Jedna skrzynia. Już to mamy jedno. Jezu, przepraszam was ślicznie. Kurwa, ja nie wiem. No ludzie, dajcie mi spokój. M-Bank do mnie tym razem napisał. Nie ma dźwięku. Proszę do mnie nie pisać. Proszę do mnie nie pisać. Dobra, czyli kwarc solarny już nie zbieramy. Skoro da się go zrobić. Będzie się dało zebrać wszystkie schematy. Kolejne tokeny.
Ile my tych tarotoknów mamy? 27 tysięcy, i sporo. Może będą nawet zakupy zaraz. Zaraz będą zakupy. Tylko dobra, no pytanie nadal jest takie, gdzie jest wyjście? Bo wszystko pięknie, ładnie, ale wyjścia nadal nie widzę. Wyjścia naprawdę nadal nie widzę. Trochę się pogubiłem. Tu było co innego. Naprawdę się pogubiłem trochę. Tędy. Tędy. O, tu mnie nie było. I dużo bym nie stracił. Dużo bym nie stracił. Tu jest wyjście. Dobra, no jesteśmy full, więc myślę, że jak na pierwszy raz to dosyć ciekawie. Ciekawie, aczkolwiek nadal sądzę, że potrzebujemy większego ekwipunku. Większy ekwipunek, no to jest raczej tutaj must have, że tak powiem, do eksploracji tego. Zobaczymy, jak to wygląda. Czy ja to mogę wlecieć? Ja na przykład mogę tym jeszcze wrócić. Mogę wrócić, ej! Czyli to nie jest koniec. Czyli to nie jest koniec, dobra. Nowe teraz tokeny, świetnie. To tak, chcę sobie teraz to zresearchować, co dostałem. Chcę sobie to zresearchować. Kwarc solarny i świetna skrzynka. Świetlna skrzynka. Jak to wygląda? Czy nie emitujące światło? Bardzo ciekawe, że mogę ją zrobić pod ziemią. A, to w ten sposób. Wow. Ciekawe. Bardzo ciekawym powiedział. Mnożnik energii, mnożnik energii. Mnożnik energii to ja potrzebowałem bodajże do produkcji tego portalu, prawda? Si. Okej. Ops, włączyłem Steama przypadkowo. Patrzcie, jak grzybole tych wyrosły. Grzybole totalne. No i po prostu się przejść nie da nawet. Chciał coś zamówić. Kanapy nie. Nasiona drzewa Rose nie. Kapsuła mieszkalna czy nie. Projektor hologramowy jestem skłonny. Kapsuła mieszkalna z kopułą. Chcę hologram. I chcę 7 tysięcy, czyli mam jeszcze około 7 prawie tysięcy. Nas na coś stać. Mnożnik produkcji. Check. I krawelka, nasiona, mnożnik tlenu. Ciepło ciśnienia roślin. Raczej roślin. Próbujemy rośliny, prawda? Brak obiektu. Nie, oddajcie tytanika. Dobra, nie ma jak. Trudno. Ulepszmy sobie tutaj tą miejscówkę. Tu mamy dużo energii. Mam przynajmniej taką nadzieję. No i co, wracamy. Ziu! Prędkość światła aktywowana. Łykawy. Standardowo. Jak to. Dobra, i tu się nic nie zmieniło. Tylko ja nie mam żarcia. Jed. Wracamy! Siu! Nie ma żarła. Nie ma żarła. W ogóle tutaj można postawić sobie skrzyneczkę również, która... Nie, ta świetlna. Taką skrzynię. Taką bardzo podstawową. I tu również będę chciał zapotrzebowanie
Jedzenie. Where is it? Tu jest. Przylecą. Mi dostarczą. Proszę mi dostarczyć jedzonko. Coś, coś. Dziękuję. Szybsze to niż bym musiał tam dymać, nie? Takie bez sensu. Dobra. Heroes come back. Wracamy i eksplorujemy dalej. Czyli jednak plecak nie jest stricte nam potrzebny do dobrego eksploringu tego. Ale nie zmienia faktu, że robi się to problematyczne tutaj. Robi się problematyczne to tutaj, bo nie wiem za bardzo, w którą stronę mogę iść. Dobra, w prawo poszliśmy teraz. W prawo... Tu skrzynka, dekonstrukcja, żeby ona się już tutaj nam nie mieszała w żaden sposób. W prawo już byliśmy. Tak? Tu jest wyjście chyba. T. Teraz prosto. Prosto, pusto. Czy musimy iść w lewo? W lewo, w dół. Jezu, nienawidzę takich rzeczy. Ja już się pogubiłem. Ja już nie wiem, gdzie jestem. Dobra, czyli to zbieramy nadal. Bardzo dobrze. Cieszę się, że jednak tego nie zostawiam. To zabieramy, to zabieramy, to zabieramy. Wszystko zabieramy. Jednak was zabieramy. Zastanawiam się przypadkiem, jak ja tutaj sobie chodzę, to tu nie ma tych poukrywanych pomieszczeń. Być może ja czegoś nie widzę. Czegoś nie widzę i tak sobie tu hasam jak hasacz. Hasam jak hasacz, a może ja połowę itemów zostawiam. Właśnie być może przez to, że są gdzieś na przykład poukrywane ściany. I tak może być. I tak może być. Dobra, tu kolejne rzeczy. Rekonstrukcja. Kolejna skrzynia. No a tutaj to widzę, że luz, bluz i orzeszki. To w ogóle to można wyrzucić. To można wyrzucić, to też. Parce. Można niby. O. No właśnie, to jest też flara, moi kochani. To jest też flara. Można nawet jej kolor zmienić. Bardzo ciekawe. Konstrukcja. I wywal. Żelazo nam nie jest... Żelazo jest niepotrzebne, no więc zostawiamy. Więc zostawiamy. No i to by było chyba tu wszystko. Tak się przynajmniej wydaje. Nic nie ma. Ja się na przykład już zgubiłem. Ja się już całkowicie zgubiłem. O, dzień dobry. Naprawdę nie wydaje mi się, żeby tutaj było coś więcej. To mi nie wygląda, żeby było coś więcej. Tu nie ma nic. Właśnie o tym mówiłem, że tu jest bardzo łatwo się zgubić. Jeszcze żeby były te bikony. Bikony, które nam w razie czego pokazują, hej, tutaj już byłeś. Być może flary to nie jest zły pomysł, żeby sobie zostawiać. Być może i to nie jest głupie. No właśnie, i cały czas jest problem. Chyba tu. To jest chyba tu. Tak, to jest tu. Tu jest wyjście. Wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd. Gwizdu, gwizdu. Wody się napijemy. I szukamy dalej szczęścia. Szukamy dalej szczęścia.
Nie wiem, czy nie powinienem się wrócić, bo już w sumie EQ pełne. EQ pełne. Ale tak sobie jeszcze przejdziemy tu dookoła. Być może coś znajdziemy nawet. Na przykład portal. Na przykład portal. Jupi! Pyk. Zostawione. Możemy sobie nawet to zostawić w razie czego. Jedno można zostawić. Nie! Fuck me. Nie w tą stronę. Nie w tą stronę. Okej. Czy my tu byliśmy? Takie dosyć ciekawe miejsce. Jakby pod górkę? To jest skała? Chyba niestety pusto. A, tu jest skrzynia. Patrzcie, tu jest skrzynka. Nas nie było na dole. Nawet te rotokeny są. A, skrzynkę sobie też ogarniemy. My wiecie co, tak teraz się zastanawiam, bo w sumie teraz sobie to dopiero uświadomiłem. Przecież my, jeżeli coś zamawiamy, tej rakiety, to jeżeli ona powróci zaraz na orbitę, no to stracimy przedmioty, nie? No właśnie. I można cofnąć sobie zakup przedmiotów. To niechcący. To niechcący. To była ta skrzynka wcześniejsza. Tu chyba nic nie było, prawda? W środku niby tam pewnie jakieś surowce by były, ale niezbyt chce mi się po nie wracać. Powiem osobiście, że nawet chyba byłbym skłonny wrócić do portalu i te przedmioty zgarnąć. Boję się, że za chwilę po prostu, za chwilę po prostu nam odlecą. Taka jest moja obawa. Na zewnątrz chyba żadnych skrzynek nawet tu nie ma. Po lewej powinien być portal. No właśnie jest. No, więc powiem tak. Szczerze, miejscówka 2 na 10. Jakoś super, hiper dużo tych przedmiotów tu nie było. Ops. Widzę, że jeszcze nie wróciło. Zabierzemy. Za ile wraca? Tu mnie zaraz. Tu mnie zaraz. To już sobie poczekajmy. Ja czy mnie zabije. Okej, okay, no teraz to Kenny wrócił. O, leci. Leci! Może stracę trochę przedmiotów, no ale trudno. Ryzyko musi być. Okej, wraca. Leć, leć. Przesunęło mnie tylko. Lipa. Projekt hologramowy. Idziemy sprawdzić, co to jest. Idziemy sprawdzać. Czym jest projekt hologramowy? No, Lightbox Medium. Ale nam tego już nie odblokowało. Projektor hologramowy. Umieść wewnątrz obiekt, aby wygenerować hologram. Wow! Coś takiego. Ciekawe. Ale do czego to?
ale przyjebało. Jak to masz o kakao? Jeszcze właśnie, bo zapomniałem o tym kakao i o zbożu. Teraz wyjdzie na to, że będziemy mogli zrobić ciastko. Jeśli nawet chyba mieliśmy kuchnię postawioną. Nie wiem, czy nie tutaj. Coś tu jest. No dobra. Tylko tak, no potrzebujemy jeszcze trochę do mąki niestety. Mamy w ogóle trzech mąk. Dużo. Dużo. To dużo. Żelazo do niszczareczki. Myślę, że sobie jeszcze na spokojnie próbujemy zrobić być może jedną miejscówkę. Czy na to? Sprawdzimy sobie, jak to wygląda dalej. Ja wiem, że was dwa razy nie trzeba namawiać na to. Jest na górze. Chcemy iść na dół. Ten leci. Dobra. Powiedzmy, że tu już jest spokój. Zamknij portal. To jest lokalizacja 6364-79381. Rzadkość 5, poziom trudności 3. Co dalej? Co dalej? Rzadkość 2, rzadkość 3. Lipa. Planować można dalej. Kolejne lokalizacje. Rozumiem, że bez kryształów to nawet się nie mam co pokazywać. Wiem, że jednak te kryształy nam pobierze sobie samo z siebie, a rewizorze nie. Więc tym razem weźmiemy sobie trzy kryształki kwarcu. Czy kwarcu jest? Jest. Raz, dwa, trzy. Weźmiemy trzy kryształki i zobaczymy, jaka tym razem mapa nam się wygeneruje. W sumie, no, ciekawe jest to poniekąd, te całe portale i tak dalej, bo widać, że twórcy zrobili troszeczkę regrywalność. Że to już nie jest, wiecie, takie proste, trywialne. Że mamy po prostu jedną mapę i tyle. Tylko mamy jakieś tam RNG, które nas wreszcie gdzieś przenosi. To widać, że to przenosi, że to wszystko żyje. Crazy Frog. I to są już ropuszki nawet. No ale to nie zmienia faktu, że te zwierzęta są dosyć trywialne. Kakao? Nie, to nie kakao. Jest skrzynia. Teraz tokeny. Zbieramy to. I tych żab jest też tutaj za dużo. Okej, następne. Jest jakiś statek chyba, tak? Kolejny wrak. Ten wrak jest już inny, co mnie bardzo cieszy. Ten wrak jest już inny. Też przepraszam bardzo, chyba okłamałem. Ten wrak nie jest inny. Nadal chodzenie do dołu. Do dołu. Wlazłem w prawo. Pamiętać. Przejście. Kartę dostępu. To co z tego, że mamy tu kartę dostępu, jak nie mamy wstępu, czy w sensie miejsca do wstępu? To mnie trochę drażni. O, tego jest. Zobaczcie, o, mikroczipy z automatami. No ale tu już mamy full. Tu już mamy full pod tym względem. Już nic innego nie blokujemy. Przynajmniej z tych chipów. Jest zejście. Oby nie było więcej tych zejść. Wolałbym nie. Wolałbym nie. O, 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 o. Coś tu jest. Mamy kartę dostępu, wchodzimy. Trzy sejfy. Teratokeny. Dużo teratokenów. Bardzo dużo teratokenów. Spoko.
Kolejna flara. No chyba naprawdę te flary nawet dają nam specjalnie pod tym względem, żebyśmy mogli sobie jakoś tą drogę utorować. Zróbmy to. Pyk. A, tylko to nie tak. Pyk. Ja kurde, zgubiłem. I się kurde zgubiłem. Jest naprawdę mega łatwo się zgubić pod tym względem. Już nic nie ma. Dobra, to było tu. Utagen P2. Nowy schemat. Świetnie, dziękuję. Zostawmy sobie to tu. I teraz już nie znajdę pewnie tamtej miejscówki. Dobra, tutaj też sobie zostawmy. Kolejną flarę. Byliśmy. To było tu. Okej, pamiętam. Pamiętam. I tych flar się też trochę pozbędziemy pod tym względem. Została nam jeszcze jedna. Stawmy jeszcze jedną tutaj. Pytanie tylko, ile te flary mają czas trwania? Jaki mają czas trwania? Tak to widzę, że naprawdę one się przydają. Nie jest tak, że to są jakieś bezużyteczne rzeczy. Tylko po prostu, no, kwestia przydatności. Możemy zostawiać. I rytm mi się nie podoba. A, tutaj? Tutaj też nul. Ja wiem, że to jest na przykład teraz, wiecie, ogólnie wejście, nie? I to jest spoko, no mówię, te flary się naprawdę przydają. Wiem, po co one są już w tej chwili. I wiem, że naprawdę są mega przydatne. Bo po coś cały czas je dostajemy. Kolejna flara. Ciebie mogę wyrzucić. Kolejna karta dostępu. Jezu, no mega dużo rzeczy to jest. Czy mega rzeczy. Mega dużo tych kart dostępu. A mówię, zejścia no nie ma praktycznie żadnego. Nie ma praktycznie żadnego zejścia. To jest na górę. Teraz tam pójdziemy. Ja was przepraszam za mój głos, bo naprawdę dzisiaj się słabo czuję. I to już nawet nie chodzi ogólnie o zdrowie czy coś, tylko jestem mega zmęczony. I naprawdę, gdybym tylko zamknął oczy, 2 minuty śpię. Więc też przepraszam, że jestem taki dosyć markotny. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. A tam już nic nie było. Wchodzimy na górę. Zobaczymy, czy teraz trafię. Ops. Czyli się przydaje, warto inwestować we flary. Ładnie tutaj. Naprawdę to jest mega ładnie. Gdyby tu się dało budować, to była ciekawa baza wypadowa. Tylko tak, pytanie, czy to były tylko 2 skrzynki, które dało się podnieść z ziemi. Wychodzi na to, że chyba tak. Za dużo tych żab. Naprawdę chyba przepalili. O, jest trzecia. Ale też jakaś taka średnia, taka 2 na 10, nie? Średnia 2 na 10. Banga można wywalić. Wziąć to. Westera w sumie też. I w sumie mikrochip też. O, kolejna skrzynia. Teraz tokeny. No właśnie, teraz jest problem. Widzę skrzynki, których podnieść już nie mogę, bo nie mam miejsca.
Trzeba zobaczyć, ile nam zostało jeszcze do lepszego plecaka. Bo jest jeszcze P6 chyba, ten plecaczek. I powiem, byłoby przyjemnie go mieć. Byłoby przyjemnie go mieć. My znów 24 tysiące... Kurde faja. Przyjemne jak się wchodzi, ale... Nie jak się wchodzi w pętlę. Jak się wchodzi w pętelkę. Dozbierajmy to do końca. Myślałem, że może jednak na górę gdzieś, ale nie. Gra nie pozwala. Gra nie pozwala. I powiem wam, że chyba nawet lepiej jest sobie te miejscówki mniejsze chyba ogarniać niż te takie wielkie. Bo tu przynajmniej widzimy, co zbieramy. A te wielkie miejscówki to tak... Są, bo są, ale... Nie wiem, czy to jest w sumie fajne. Może będziemy mieć lepszy plecak? Być może i tak. Niski poziom nawodnienia. Trzeba się zbierać, kochani. Trzeba się zbierać. Lecimy sobie jeszcze tylko dookoła. Tu tylko jeden wrak. Jeden jedyny wraczek. I tyle. Więcej nie było. Już ciebie nawet mogę zebrać. To mi tam. Była ta skrzynia? Tak, tu była ta skrzyneczka. No, myślałem, że jakaś, jeszcze jakiś secret na sam koniec, ale nie. Poziom pożywienia. Wiem, wiem. Spokojnie. Wszystko wiem. Dobra. Zbieramy się stąd. I robimy wypad. Siu! Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gra do was Shiro, a my się oczywiście widzimy co w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że już będę się lepiej czuł. Że już będę w miarę w stanie funkcjonować, że tak powiem. Leć. Tu mnie lecisz. Leć. Trzeba będzie coś chyba innego znaleźć do sprzedaży, bo to naprawdę bardzo mozolnie idzie. 170 parę na tyle minut, no chyba żebyśmy na przykład zrobili więcej tych rakiet, no co jest do zrobienia. To jest do zrobienia. Dobra. Trzymajcie się jeszcze, no i co? Hej, hej!